Polsce kiedyś. Jest tu z nami obecna pani dyrektor, która tu zaczynała. A więc 10 lat temu to się zaczęło. I te 10 lat temu to rzeczywiście był jakiś eksperyment, nikt to nie wierzył. Wtedy była budowa hali. Po 10 latach jesteście tutaj, panie, razem z kadrą trenerską. Jesteście z tym, co jest najlepszym dowodem, że ten projekt się powiódł. On nie tylko dlatego się powiódł, że zdobyłyście nieprzypadkowo, bo można powiedzieć, że turniej można wygrać. Branżowy, wojewódzki, amatorski, ale zdobyć Mistrzostwo Polski, zdobyć medal Mistrzostw Polski juniorem, to już nie jest przypadek. To już są najbardziej profesjonalne kluby, największe zaplecze największych klubów siatkarskich Polski. Dlatego myślę, że w imieniu zarządu, jak pan przewodniczący, w imieniu całej rady, ale i też Beaty, która jako dyrektor zaczynała dziś prowadzić ten pion edukacyjno-sportowy i całego zarządu, jesteśmy bardzo zadowoleni. Powiedzieć, że jest to potwierdzenie tego, że sportowo się udało, a wiemy też, pani dyrektor, że i organizacyjnie. Jest znana w zasadzie, można powiedzieć, w całej Polsce. Zdarzają się przypadki, może państwo o tym nie wiecie, bo to już to nie jest aktualny temat, bo nie wiem, jak to się dzieje. Ta osoba w zaskoczeniu może wszystkich, która przyjechała szkolić się z Poznania Zakopanego. Może już tak nie jest, ale wiem, że na pewno z najbliższych zakątków przyjeżdża się tu po to, żeby się uczyć, ale żeby rozwijać tam swoją pasję. I wiemy też, że któraś z waszych starszych koleżanek, też przepraszam, takich dokładnych danych nie mam, podpisała kontrakt z Chemikiem, wydaje się, to było w zeszłym roku. Także myślę, że całość ta powoduje, że możemy dziś z przyjemnością pogratulować i ocenić, że projekt, który 10 lat trwa, który miał różne swoje etapy i kontrowersje i nie zawsze miał zwolenników, dziś po prostu się udał. Bardzo z wielką przyjemnością, tak jak pan przewodniczący powiedział, jako zarząd będziemy w sposób symboliczny mogli wam pogratulować. A ja myślałem, że przyniesiecie medale i będziemy mieli okazję te medale zamienić, bo ten jest naprawdę ciężki, a tamten jest przyjemny. Dziękuję bardzo.